Witam Was bardzo serdecznie w recenzji modelu marki Soconi, który w końcu trafił do oficjalnej polskiej dystrybucji, a mam tutaj na myśli model Triumph 22, który pojawił się kilka tygodni temu, w końcu mogłem w nim sporo pobiegać i obowiązkowo muszę go zrecenzować, ponieważ zmian w tym bucie względem generacji 20 i 21 jest tak dużo, że mamy do czynienia z nowym, naprawdę genialnym butem o maksymalnej amortyzacji. Serdecznie zapraszam do oglądania. Soconi Triumph 22 waży 286 gramów w rozmiarze 42,5 europejskim, ma 10 mm dropu, stack, czyli wysokość podeszwy wynosi 27 mm pod śródstotem i 37 mm pod piętą. Jest to but dla stopy neutralnej, do biegania po twardych nawierzchniach, takich jak asfalt czy beton. Po bardzo pozytywnych wrażeniach z biegania z generacji 20 Triumfa oraz z biegania w tym roku z modeli takich jak Ride 17 czy Guide 17, obowiązkowo musiałem sięgnąć po nowego Triumfa, którego widziałem już jakiś czas temu i zapowiadał się na naprawdę świetnego buta, zwłaszcza jeśli chodzi o nowe elementy technologiczne podeszwy wewnętrznej. No i od razu przejdźmy do tych elementów, a mianowicie pianka określona mianem Power Run PB oznacza w skrócie, że nie mamy tu już żadnej domieszki pianki EVA. PB oznacza, że mamy w środku materiał PBA, czyli pianka jest całkowicie złożona z materiału, który jest bardziej sprężysty, oddaje znacznie więcej energii i jest przede wszystkim dużo, dużo lżejszy. I co ciekawe, na pierwszy rzut oka nie jest super miękki. Powiedziałbym bardziej, że tak jak typowe startówki, czyli na przykład jeżeli ktoś z Was ma jakąkolwiek startówkę na piance PEBA z płytką karbonową na przykład, czujemy tam jakiś poziom miękkości, ale czujemy też ogromną sprężystość. Tu jest, powiedziałbym, podobnie, aczkolwiek ta sprężystość nieco jest tłumiona przez większą ilość bieżnika i sam kształt podeszwy. Nowe uformowanie podeszwy wewnętrznej w taką, można powiedzieć, ósemeczkę, która od strony górnej wygląda tak, jakby była poszerzona od strony śródstopia i od strony pięty. Na poziomie łuku stopy jest troszeczkę zwężona, niemniej cała platforma jest bardzo stabilna, zapewnia pewny krok, pewne lądowanie i przetoczenie stopy. Ważnym elementem amortyzującym w serii butów Soconi jest wkładka wewnętrzna. Zarówno w Ride, jak i w Guide mamy wkładkę wykonaną z materiału Power Run, natomiast jeśli chodzi o Triumfa, nie mamy jej podpisanej jako Power Run i nie widać tych charakterystycznych styropianowych bąbelków na wkładce, natomiast według pomiarów ma ona 0,7 mm grubości, co oznacza, że jest naprawdę bardzo grubą wkładką i jak się ją wyjmie, jest bardzo mięsista i mięciutka. Prawdopodobnie jest zrobiona z jakiegoś materiału typu EVA, tylko troszeczkę bardziej miękkiego i dodaje troszeczkę amortyzacji, no i pogrubia całego buta. Wyjmowanie tej wkładki, później wkładanie jej jest dosyć irytujące i przyznam, że ciężko mi się ją wkładało po tym, jak ją wyjąłem i zmacałem całą i sprawdziłem. Natomiast zaznaczam, że wkładki w tych butach dodają jeszcze troszeczkę miękkości. Mamy tutaj dosyć mocniej przesunięty rocker do przodu i tak naprawdę osoby, które będą lądować przede wszystkim na całej stopie, lekko na śródstopiu, nie będzie stanowił dla nich żadnego problemu. Natomiast osoby, które lądują bardziej na palcach, mogą zauważyć, że może jest troszkę za mało amortyzacji pod śródstopiem. Natomiast ja w ogóle tego nie odczułem, bo ja na palcach nie ląduję, a ten but docelowo jest mimo wszystko przeznaczony do tych spokojniejszych biegów, ewentualnie dosyć wszechstronnego biegania, ale osób na raczej niższym poziomie zaawansowania. Patrząc od spodu widzimy dużą dawkę gumy bieżnikowej. Tej gumy jest przede wszystkim bardzo dużo na śródstopiu, ale także w bocznych częściach w okolicy pięty. No i mamy takie charakterystyczne wyżłobienie na środku, które akurat jest bardzo pomysłowe i moim zdaniem jest to jeden z elementów dosyć ważnych w butach biegowych, ponieważ dzięki niemu podczas lądowania lepiej rozkładają się siły i to przetoczenie buta, przetoczenie stopy w bucie jest troszeczkę lepsze, zdrowsze, pewniejsze. Poza tym w tym przypadku oszczędza nam troszeczkę materiału i nie dodaje wagi samej gumy bieżnikowej. A ta guma nie jest zbyt agresywna, jest jej po prostu bardzo dużo, natomiast na bardziej śliskim podłożu no, troszeczkę traci przyczepność, natomiast jest jej tak dużo, że nie powinna się zbyt szybko zetrzeć, nawet u dosyć ciężkiego biegacza. Dużo dobrego dzieje się w cholewce tego buta, która jest dobrze wentylowana w strefie śródstopia oraz języka, natomiast troszeczkę gorzej w strefie bocznych części pięty i w ogóle boku i środkowej części, ponieważ tam jest dosyć gruba. Jest taką typową dzianiną, jednym płatem materiału, natomiast w strefie śródstopia mamy wyraźne
zmiany oczka, zarysowania tej wentylacji i działa to naprawdę ok. Nie spodziewałbym się tutaj jakiejś nadzwyczajnej wentylacji w tym bucie, ale jest po prostu przyzwoicie. But leży na stopie świetnie moim zdaniem i jest dosyć szeroki, co trzeba od razu zauważyć. Wśród stopiu mamy dużo miejsca na palce, chociaż nie jest to żadna wersja poszerzana, jest to raczej standard i jest szerszy niż 20 i 21 generacja Triumfa, co od razu Wam zaznaczę. Język tego buta jest średnio gruby, nie jest zbyt mięsisty, co moim zdaniem jest dużym plusem. Dzięki temu z języka mamy jeszcze troszeczkę pożytku, jeśli chodzi o wentylację. Mamy bardzo fajny system sznurowania, który dobrze będzie trzymał na podbiciu. No i dobre sznurówki, które świetnie się zawiązują. Nie są zbyt grube. Są raczej dosyć standardowe i przypominają te z Rajda 17 czy nawet Guida. Zapiętek nowego Triumfa jest delikatnie zaoblony i nachodzi na Achillesa, ale bardzo subtelnie. Ma natomiast bardzo dużo gąbki i przypomina mi troszeczkę takie zapiętki, jak były w starych generacjach butów Asicsa. I moim zdaniem będzie bardzo trwałym zapiętkiem, który będzie mocno trzymał kość piętową, aczkolwiek to jak zwykle jest kwestia indywidualna. Dodam jeszcze, że język w tym bucie jest dodatkowo przyszyty klinami od strony bocznej, co oznacza, że nasza stopa jest mocniej trzymana w bucie. Jeżeli ktoś ma wysokie podbicie, to takie języki mogą powodować nieco trudniejsze zakładanie się buta, ponieważ nie wygina się on tak całkowicie do zewnątrz, ale z drugiej strony zapewnia świetne trzymanie całej stopy wewnątrz buta. A jak w Saucony Triumph 22 się biega? A no właśnie, trzeba przyznać, że jest to but stricte do zadania jednego, czyli długie rozbieganie, spokojne biegi, ewentualnie wchodzenie na jakieś drugie zakresy, ale raczej tempa nie szybsze niż 4 minuty 30 sekund, co i tak moim zdaniem jest niezłym tempem i zawdzięczamy to tylko i wyłącznie temu, że mamy tutaj tą, a nie inną piankę, czyli Power Run PB, która jest bardzo responsywna, bardzo dynamiczna, niezamulająca. Jeżeli chcemy w tym bucie pobiec szybciej, na przykład zakończyć spokojny bieg rytmami bądź przebieżkami, zrobimy to z wielką przyjemnością, bo but w żaden sposób nie daje uczucia zapadania się, wpadania w tą piankę. Jest bardzo energiczny, responsywny, sprężysty. Podczas chęci utrzymania drugiego zakresu, na przykład na poziomie 5 minut na kilometr, 4-40 minut na kilometr, w zależności od poziomu biegacza, również nie widzę tutaj żadnego problemu, jeśli chodzi o podeszwę wewnętrzną. I jedyne, na co można narzekać w tym bucie, to jego waga, która mimo wszystko, jak na tak grubą podeszwę, jak na tak mięsistego, dosyć dużego buta, jest moim zdaniem bardzo umiarkowana, bo poniżej 290 gramów to jest naprawdę świetny wynik, zwłaszcza, że mamy tutaj naprawdę sporo technologii. I do takich zadań tego Triumfa bym przede wszystkim używał. Długie rozbiegania, niezależnie od kilometraża. Biegi spokojne, regeneracyjne. Może drugi zakres, jeżeli jesteście na poziomie biegowym nie szybszym niż 4.30, jeżeli mówimy o drugim zakresie. Wszelkie dodatkowe elementy treningu biegowego zakończające nasz trening, takie jak rytmy, przybieżki jak najbardziej, podbiegi też. Wszystko, co robicie na asfalcie. No, do treningów progowych na szybszym tempie to może nie jest najlepsza opcja, do interwałów tym bardziej, ale też szczerze poleciłbym go dwóm typom biegaczy, mianowicie osobom o większej masie ciała i to takiej powyżej 90, nawet 100 kg, którzy szukają buta bardziej dynamicznego. Nie takiego typowego zamulaka, ale na przykład takiego, który na ich poziomie biegowym, mimo wysokiej wagi, są na wyższym poziomie biegowym, będzie im dawał więcej sprężystości, ale z drugiej strony da im bardzo dużo bezpieczeństwa i Triumph jak najbardziej takim butem jest. Drugi typ biegaczy to są osoby, które są całkiem lekkie, mogą sobie nawet ważyć i 60 parę kilogramów, natomiast szukają buta na długie rozbiegania i biegi regeneracyjne i są raczej przyzwyczajeni do tych mniej miękkich, bardziej sprężystych i szybkich butów. No i Triumph właśnie tutaj wpisuje się w tą kategorię jak najbardziej dzięki piance Power Run PB, ponieważ te osoby prawdopodobnie będą biegać szybciej nawet niż 4 minuty na kilometr gdzieś tam na swoich rozbieganiach i moim zdaniem, jak ktoś jest na takim elitarnym poziomie, to w tym Triumfie tak szybko pobiega. Trudno mi znaleźć wadę tego buta, bo mi on leżał na stopie naprawdę świetnie i na każdym treningu spisał się tak, jak chciałbym, żeby się spisał. Poza tym wygląda moim zdaniem fantastycznie. Technologicznie ten but skoczył poziom wyżej i jest moim zdaniem w ścisłej topce najlepszych butów z maksymalną amortyzacją tego roku. I tutaj spoiler, w najbliższym czasie, bardzo niedługo, pojawi się zestawienie takich butów na moim kanale, gdzie będzie sporo modeli właśnie z taką amortyzacją. Dodam jeszcze, że Triumph 22 dostępny jest w naszym sklepie Studio Sport na warszawskim Żoliborzu, w sklepie stacjonarnym oraz internetowym, w którym pracuję. Doradzam w doborze butów biegowych, doradzam biegowo i serdecznie Was do niego zapraszam. Jest to sklep prywatny, nie sieciówka, także serdecznie polecam wspierać sklepy specjalistyczne, których w naszym kraju jest coraz mniej niestety. Także tyle ode mnie, moi drodzy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie na tym kanale. Cześć!